Szukasz idealnego prezentu na święta? Wejdź na voyanshop.pl. Mamy tam produkty idealnie przygotowane dla ciebie. Na pewno ci się spodobają. Oj, taki prezent świąteczny to jest marzenie. I to marzenie może się spełnić. Także zrób swoje świąteczne zakupy na voyanshop. Mamy masę ciekawych produktów. Pojawiły się również nowe bluzy, nowa pościel i wiele więcej. Dlatego nie czekaj i zrób zakupy już teraz, aby cieszyć się zamówieniem jeszcze przed świętami. Dołącz w te święta do Voyan Team. Siemano kolano, dzisiaj jest bardzo ważny dzień razem z Ptychem. Siema Ptychu. Siema, jestem Ptyś. W końcu dostaniesz swój dom dziś, ha, ha, ha. Co ty gadasz? W końcu będę mieszkał u siebie, a nie tak, u ciebie. Tak, zbudujemy ci domek, który będzie naprawdę piękny. Widzowie, oglądajcie odcinek, bo będzie ciekawie. I no jest w tym jedna informacja, która może was zaskoczyć. Słuchajcie, zdemolujemy mini Wojanowice, niszczymy je, bo nikt z nich nie korzysta. A jak wiecie, na Wojanowicach nie chcemy miejsc, do których nikt nie chodzi. Chcemy miejsca, które cały czas są aktywnie odwiedzane. Więc jednym z takich miejsc, które tutaj rzadko kiedy ktokolwiek bywał, są właśnie mini Wojanowice. Po co mini Wojanowice, skoro mamy ogromne Wojanowice? Wcześniej był tutaj domek Paliona, dziś zrobimy w tym miejscu domek dla Ptysia. No i super, i w końcu przynajmniej to miejsce będzie miało jakieś zastosowanie, nie? Bo to będę mieszkał. No w końcu, jak ja się cieszę. Dobra, zaczynamy od niszczenia tych tutaj rzeczy, których nie będziemy potrzebować. Ty wiesz, że też zniszczyć niebieski? Tak, niebieski, tak, oczywiście. Dobra, to również niszczymy. I słuchajcie, no widzicie? Zmieniają się Wojanowice dla was, więc będzie naprawdę ciekawie. Mam też przy sobie bardzo dużo różnego budulca. Domek Ptysia będzie ciekawy, bo będzie taki nowoczesny. Chyba najbardziej nowoczesny domek ze wszystkich, bo ty chyba jesteś taki nowoczesny, co? No jasne, że tak. A myślisz, że to będzie najładniejszy też domek, czy nie najładniejszy? No to będą musieli widzowie dać znać na dole w komentarzach, czy będą myśleli, że to jest najładniejszy domek. Dobra, to wyrównujemy tutaj bobudziarkę, mini się żegnamy z nią, ale będzie, słuchajcie, śmiesznie, naprawdę. Ja lubię takie zmiany na Wojanowicach, że w niektórych miejscach, które są nieużywane, pojawiają się nowe budynki. I dajcie widzowie, co wy byście chcieli, żeby zobaczyło się jeszcze na Wojanowicach. Czego jeszcze brakuje, albo jaki budynek wyrzucić, którego byście nie chcieli. Na przykład płaszczka jest bardzo rzadko odwiedzana. No akurat... Czemu jest w ogóle ta płaszczka? Bo ja nie rozumiem, o co nie chodzi. To jest sklep, czy co? To jest taki sklep, kiedyś był bardzo... A czemu płaszczka akurat? Bo jest żabka i... Wiesz... Wiesz o coś, płaszczka. Jaka głupota. Pewnie Palion, nie? Na sumę Palion wymyśliliśmy. Jakoś wspólnie to chyba wymyśliliśmy, ale no... Kiedyś to było, więc widzowie, dobra, ten mój domek też musimy zniszczyć. Dobra, widzimy się, jak to jakoś tutaj ładnie wyrównamy razem. O, ten mur tutaj też musimy zniszczyć, bo tego muru nie będzie. Ej, zmienią się mocno Wojanowice! I dlaczego Ptycha domek dajemy w tym miejscu? Mianowicie dlatego, bo jest blisko reszty, jest blisko Paliona domku. Tam jest mój domek, tutaj jest Kat i tam jest Snupka. Wszyscy jesteśmy blisko siebie. Nie chcielibyśmy go dawać gdzieś daleko, więc musieliśmy tutaj zrobić troszkę miejsca, bo w tym miejscu w centrum Wojanowic jest go już po prostu mało, więc musieliśmy coś za coś dać, co nie? Ale wydaje mi się, że ten domek twój będzie, no, znacznie częściej odwiedzany niż te tutaj mini Wojanowice. Okej, Ptycho, ale żeśmy tutaj się narobili. Kręcę. No jest naprawdę teraz tutaj płasko. Wygląda to jakby jakiś tryb super płaski nagle się włączył, co? No dokładnie, wszystko zmioto z powierzchni ziemi, nie? Dobra, zaczniemy od budowania. Pierwsze tutaj będzie do wybudowania pierwsza część porządna. Więc po prostu zróbmy coś takiego. Obrys, tak, prościutki obrys. Jego domek, oczywiście domek Ptysia będzie żółty, co nie? Tutaj jeszcze nie musisz, tutaj jest, o właśnie, tak? W sensie tu tak, ale... Tam dalej nie. O, dobra. Ale ty szybko budujesz, co ty masz, jakieś super myszkę? No stary, szybko klikam, mordeczko, szybko klikam. Nie, nie mogę. Jo, dobra, no i co, dalej musimy to rozkminić z tej strony. Będzie takie wejście, więc ja tutaj biorę ciemnodeski, ciemnodębowe. I tutaj stawiamy kolejne... Zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało dalej. I ja do końca jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. To będziemy oczywiście dochodzić do tego w trakcie. Jak zresztą z każdą budowlą, widzowie, zawsze jesteśmy tutaj odkrywcami na nowo, co nie? Jakiegoś nowego terenu. Dobra, jak to teraz wygląda? Ty tak wysoko będę musiał wchodzić? Tak po takich schodach? No, stary, to nie będzie byle jak, wiesz o co chodzi? No widzę właśnie, no. Lecimy teraz z tej strony. Możesz obudować... A, czekaj, wiesz co? Ja tu się zastanawiam, w jaki sposób to zrobić. Myślę, że ten domek, dobra, można zrobić w ten sposób. Pyk, 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 pyk. Ej, i zróbmy tutaj takie, nie wiem, roślinkę, albo coś tego typu, może jakieś te... Ty, no, słuchaj, no, można, stary, wszystko można! Dynie, dobra, roślinkę, dynie,
Ale słuchaj, jedną rzecz bym chyba tutaj jeszcze zrobił troszkę inaczej. Zastanawiam się, o właśnie, te schodki dać troszeczkę wcześniej. O, teraz jest nieco lepiej. Oczywiście wygląda to fatalnie, ale my to poprawimy przez wszystko. To wygląda fantastycznie. Fantastycznie to będzie wyglądało. Dobra, no i co? Lecimy tutaj tak. Ja tutaj będę budował... tutaj będzie basenik, widzowie. Będzie miał Ptycho swój własny basen, czajcie. Ej, naprawdę. To, a ty masz basen? Nie masz basenu, tylko Palion ma, nie? Tak, Palion ma basen, chociaż w sumie patrz, tutaj już jest Palion basen. W sensie, wszędzie gdzie jest domek Paliona, tam zawsze był basen Paliona, tak? Zawsze tak było. Dobra, tutaj z tej strony będzie jedna ważna rzecz, bo tutaj będzie deseczka taka potem, tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay, ale no, to jeszcze zobaczymy. Dobra, w tym miejscu, gdzie tutaj jest dziura, tutaj będzie basen, co nie? Jakoś... I to idealnie się składa, nie? Że to jest dziura. Tak, tak. I tutaj zaczynam budować z tego drewna, bo domek Ptycha będzie połączony właśnie z takim czymś. Takim czymś ładnym, takim ładnym drewienkiem. A to dzięki... mega ładnie wygląda w ogóle, nie? To połączenie. Tak, połączenie ciemnodębowych desek z tym żółtym wygląda super. To jest ciemnodębowe deski, no. No, super. Ciu, dobra. I co? Ja dobra. Czy ktoś z was ma już domek z tych desek, czy nie ma? Chyba nie. Wiesz co? Na pewno coś tam już powstało z tych desek, tylko nie do końca wiem co. A nie, ty masz chyba dach, masz tego. Możliwe. Tak, tak, dach. No właśnie, no, pamiętam, że dach miał. Ładnie, no właśnie. Fajnie. Dobra, tutaj będzie to tak, okej, okay. Tutaj będzie żywopłot też jakiś, ładny, okej, okay, mamy wstęp, tutaj będzie co dwie kratki podwyższenie, raz, dwa, dobrze, i jeszcze dwie krateczki tutaj, okej, okay. I teraz lecimy z tym wyżej, ile to ma kratek, raz, dwa, trzy, cztery, chyba jest dobrze, tak, ma cztery kratki, więc tak powinno być. Wygląda to na obecną chwilę coś w tym stylu. Wiadomo, nie wygląda to jeszcze dobrze, ale zobaczycie, że będzie grubo. Będzie git. Domek Ptycha będzie naprawdę też ogromny przy okazji, bo on będzie miał chyba aż 3 piętra. Budować już żywopłot? Tak, możesz obudować tą żywopłotem. Dobra. Żeby już też to ładnie wyglądało, bo też nie ukrywam. Chciałbym, żeby to już jakaś bryła się z tego robiła. Tutaj mamy już te pierwsze schody. I te schody mamy raz, dwa, trzy. Dobra, też tutaj musimy postawić trzy. Czy to działa, widzowie? Chyba tak. Dobra, pierwsze zaczynają się kształty robić tego domku. Wow! Ale ładnie wygląda, widzowie, naprawdę podoba mi się to. Zaczyna mi się podobać w sensie, bo jeszcze mi się nie podoba. Jeszcze musimy nad tym popracować, więc teraz lecimy tutaj ze ścianką, którą nam tutaj brakowało, więc zaczynamy budować. Ptyku, jak myślisz? Ktoś ci zrobi pranka na tym domku? No oczywiście, że tak, i to prawdopodobnie będziesz nawet ty, nie? Aaa, no najprawdopodobniej tak, no nie, no właśnie. Jestem pewny, że kiedy będzie mój domek, to on będzie miał 50 kolorów różnych. Każdy go sobie zmieni na różny kolor, bo on będzie jedyny taki domek, który... Dobra, Paliona też jest taki cały zielony, nie? Ale tak. Ten będzie taki typowo żółty. No, będzie sobie, będzie co robić w tym twoim domku, bo jest naprawdę ogromny i możliwe są właśnie te trzy piętra, więc to jest ogromna ilość. I teraz tutaj deski możesz kłaść. Dobra, a masz deski, czy ci dać? Wiesz co, ty kładziesz tutaj takie, a ja bym chyba postawił pół bloki, tak mi się wydaje. Dobra, to robię crafting już robię. Ciemnodębowa płyta, ja mam w sumie ciemnodębową płytę, więc jest git. Jeszcze tutaj sobie wybuduję tak, o. Przed domkiem będziemy mieć crafting, a jest crafting, mamy dwa craftingi. No tutaj i... będzie takie piętro poniżej, jak widzicie ten domek jest troszeczkę wysunięty. Piwnicę będzie miał tak jakby na parterze, co nie? To będzie śmieszne, że tak piwnica na parterze. To tajna baza, a nie piwnica. No. Tajną bazę. Tutaj będzie na pewno okienko również, żeby można było podglądać, co tam Ptycho robi. A właśnie, a co ty na to, żebym miał tutaj na przykład jakieś laboratorium swoje, albo coś tego typu, co myślisz? Laboratorium? No brzmi to mocarnie. Nie, wiesz, widzowie. Będę mógł tam robić jakieś nowe itemy, nowe przedmioty, może coś fajnego wymyślę, wiesz co chodzi, nie? Takie no, miejsce takie dla mnie typowo. Słuchaj, ale no, można zrobić coś takiego. No to nie, jak zakaz wstępu, to oczywiście nie, Ptycho. Będę miał zamknięty ten tam magiczny klucz, którego nikt nie będzie miał, tak jak plecak. No dobra, zobaczymy. Ty, a masz dirciolka? Trochę mi zawsze tego dirciolka brakuje. Mam, pewnie, że mam, no. Weź mnie podrzeć trochę dirciolka. A ile potrzebujesz? Wiesz co, nie dołożę tam, wiesz. Masz dwa staki. Dobra, dzięki w takim razie, mamy tutaj. Muszę wypełnić plecaczek. Jest git, ładnie to wygląda, dobra. Idziemy sprawdzić tu. Dobra, stary, zaczynam tutaj budować parkiet, pod którym będziemy się kąpać. Tak, bo tutaj będzie też kąpalnia. Osłona takiego basenu, tak?
No, no, daszek nad basenem. Ej, dobra, a to zrobię tutaj może te takie... A wiesz co? O, właśnie, bo te filary zrobię, właśnie, tak. Zastanawiam się, czy z tej strony. Chyba dam bardziej z tej strony, patrzcie tutaj. Tak, to będzie ładnie wtedy, no. Tutaj będzie git, dobra, więc lecimy. Obudowa też tutaj wjeżdża. Dobra, a to z tej strony. Z żółtymi blokami, czy pół blokami tego? Tu chyba pół blokami można zrobić, tak, tak mi się wydaje, no, tak. I patrz, od góry też to fajnie wygląda. LOL, i tutaj będzie basenik, ptysia, własny basenik, ale fajnie. Zapowiada się mocarnie. Dobra, widzicie? To jest wstęp. Ale spokojnie, bo to się dopiero rozkręca. Idziemy z budową dalej. Tutaj będzie nasze wejście. Tutaj będzie... okienko, przez które będziemy sobie mogli podglądać, jo, co tam żółte szkło robi. No właśnie, żółte szkło, ale to jeszcze nie jest pewne, czy zostanie. To musimy zobaczyć, czy to na pewno wyjdzie nam tak, jak chcemy, wiecie? Znaczy, tak patrzę, to ono bardzo ładnie pasuje do tego drewna. No bo stary, to o to chodzi. Czekaj, idę to sprawdzić z daleka. Profesjonalny architekt do projektu. No, ja ci mówię, nie mówię, mam widzowie, to będzie nowoczesny dom, co nie? Dobra, i teraz tutaj by się przydało pociągnąć bramę, jakby wejście jakoś. Ej, to wygląda super w sumie, no ładnie. Podoba się, podoba się, o to chodzi, Pteho, tak. O to chodzi. Ej, żeby się podobało. Ja bym chciał to jakieś takie lampy może zamontować, tylko myślę, czy właśnie te latarnie, czy glowstone, chyba latarnie będą lepsze. Morskie latarnie na pewno, morskie. Aha. Latarnie, to potrzebujemy najbardziej. Dobra, lecimy teraz, dobra, tutaj buduję ja ścianki, dobra. Mniej więcej tak to zrobiliśmy, musimy pociągnąć troszkę tutaj dalej. Tą miejscówkę, czy tutaj to się jakoś zgadza? To chyba musi no, tak przejść nie, ale nieco tu dalej. Tak, chyba dobrze, no. Coś takiego, chyba jest w miarę git, może nie ideolo. Ale dobra, robimy tutaj jeszcze szkiełko, właśnie takie zabezpieczające. No, żeby ich nie wypadł, no, dokładnie. No właśnie, bo nie chcielibyśmy, żeby ktoś sobie stąd wypadł i coś zrobił. Dobra, spójrzmy. To i tak zrobiłem tutaj, jakbyś nowoczesnie. Mamy dwa szalkery. Aha. Z itemkami po prostu, nie? Takie dostawy. Dobra. Zrobiłem, a tutaj masz bloki, więc jak będzie ci brakować, to sobie bierz. No zabieram, jasne, że tak. Oho, dobra, mniej więcej to rozkminiłem, stary. Zrobiłem do ciebie wejście tutaj takie śmieszne. Nie wiem, czy no to pasuje. Fajnie. Moim zdaniem jest okej, okay. Ja tu jestem otwarty na wizyty, byle aha. Byli, ale ogólnie to zapraszam. Dobrze, dobrze, no to git. Teraz tutaj musimy zrobić nowe takie okienka. Słuchajcie, czy to zadziała? O, dobrze właśnie. Dobrze to wygląda. Szyby będzie mi żółtej brakowało. Już mi w sumie brakuje. Nie wiem, o, czy masz czekaj, takową. Mam pewno. Dobra, no, a ja tutaj to lecę. Mam plecak, tak? A no właśnie, plecaczek. A ja tutaj lecę to pociągnąć dalej z tej strony. Okej, okay. I jeszcze tutaj dalej. Dobrze, dobrze, to zrobiliśmy mniej więcej chyba tak. Dobra, masz szybę. No tak, dobra, idę sprawdzić, to... O, dobra, masz szyby? Rzuć na szybki. Masz dwa staki, jak będziesz więcej potrzebował, to powiedz. Dobra, no to co, tutaj dokończymy to w takim razie, tak żeby tutaj działało, żeby wszystko ładnie o to chodziło. Okej, okay. Z tej strony tak samo, z tej strony tak samo. I tutaj pięknie, dobra. I teraz oczywiście tutaj jeszcze zrobimy szybciutko. Okej, okay, zastanawiam się na górę, właśnie, co dać ja na górę? Ja tutaj drewno, dałbym nie? To już. Tak? Już to? Myślisz? Tak, bo zobacz, że tutaj byśmy zrobili taki tarasik, ala. A czekaj, tu drewno to część mieszkalna trochę, nie? Sprawdzę, jak to z zewnątrz wygląda. Ej, w sumie nie, nie, musi być drewno. No, musi być? Tak, bo jak teraz na to patrzę, tutaj z tej strony też musi być jednak raczej drewienko. Bo wygląda to lepiej. Jak jest za dużo żółtego, to potem jest taki troszeczkę przesyp dobra. Tego. A dobra, tutaj dobra, mamy jednak coś bardzo, bardzo innego. Takie ciemne, ciemnodębowe deski są mocne. Ej, a może półpłyty robimy? Zaraz będziemy kmienić nad półpłytami, bo tutaj też by właśnie pasowały półpłyty. Tylko, wiesz, w tamtym miejscu nie dało się zrobić półpłytek. Tak, wiadomo, wiadomo. Bo jest to coś. Właśnie, okej, okay, dobra, tu wygląda... No zacnie, faktycznie. I teraz... Klimatycznie, nie? Klimatycznie na maksa. I tutaj będzie też to ładnie pasowało, ponieważ zabieramy się do budowania chyba... Właśnie, półpłytek. A nie, co ja buduję? Półpłytkami. Rzuciłem ci. Dobra, a no właśnie, bo ja nie miałem półpłytek. Dobra, pyk. I można drugie pięterko budować, więc tutaj można to zamienić. Właśnie. A my zabieramy się... Sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda z zewnątrz. Słuchajcie. Wow, ten domek ptycha nabiera kształt, słuchajcie, naprawdę, nabiera powoli kształtów. Teraz spójrzmy z tej strony, no właśnie, tutaj mi brakuje. Robimy
Kolejne ścianki, bo ścianki też są bardzo ważne. Te ścianki będą troszeczkę o jeden poziom, jak widzicie, węższe niż reszta. I zastanawiam się... Z... okienka z tej strony? Z tej strony. O, będą okienka, będą. Ja tak teraz, wiesz, buduję, żeby mniej więcej bryłę też zrobić, ale okienka będą. Tylko troszeczkę trzeba tutaj pociekać chwilkę jeszcze z tej strony. Dobra, o właśnie, co tutaj się zrobiło teraz? Czekaj, to jest jakaś... A! Spadłem na sam dół. No nie, ty też? Na sam dół, nie? Dobra, no, tam była jakaś dziura, którą trzeba, wydaje mi się, że zalepić... Może tak, tak mi się wydaje. Tym, zobacz, brązowym, tak mi się wydaje, co? Git wygląda? A zobacz, jak to wygląda. Z zewnątrz wygląda git. W środku... To nie będzie, no. W środku też git, jak się tak zrobi. No i git, a to? A, tutaj jest na zewnątrz takie coś. Dobra, no to najwyżej z tej strony też zrobimy. Czekaj, jak to będzie wyglądało, gdybyśmy dali z tej strony dębowe deski. Zobaczę. Zobacz sobie, czy to wygląda git. Jak jest takie dębowe? No tak. A, no tak, tak średnio bym powiedział. Tak średnio... Jednak zrobiliśmy to z tego bloku i nawet pasuje. Dobra, lecimy na górę teraz z kolejnym etapem. Dobra, teraz tu. Na samo. O, musiałem skoczyć na górę sobie, jestem na guzie. A, luzik, luzik, siemano. Dobra, i sprawdźmy, jak to wygląda. Ja już czuję, że ta bryła naprawdę nabiera fajnego wyglądu, wow. A może zrujnić tu moją główkę tak na górze? Na pewno twoja główka będzie na samej górze. Tutaj już, zobacz, od tego momentu może tą główkę byśmy zrobili, co? Jeszcze nie, stary. Tam jeszcze jedno piętro musi być na luzie. Tak, tak, chociaż czekaj, oddalę się troszeczkę i sprawdźmy, jak to wygląda. Ty, no twój dom jest przeogromny, faktycznie twoja główka by tutaj teraz pasowała. Największa willa na Wojanowicach. Ja myślę, że tutaj byłoby fajnie zrobić stary główkę i to będzie super. No wiem, wiem, ale tutaj już, już miałem pomysł jeszcze wyżej go zrobić. Nie wiem, czy faktycznie to już nie ale za dużo. Wiesz, jak zrobimy wyżej, to już wtedy... No i może być za wysoki ten budynek, no. Możliwe, możliwe, widzowie. No muszę tak. Pomyśleć w sumie. Tutaj wygląda w miarę git, więc może faktycznie... Tutaj ten filar musimy zrobić na pewno też brązowy, tak mi się wydaje. I w ten sposób będzie troszkę ze mną. Ej, stary kozak, tak, zrób to, zrób to. Lepiej, nie? I może tutaj też brązowy od razu? Może, a ten może jeszcze? Jaki? Gdzie? Ten tak, jeszcze ten, no. Ej, to dużo lepiej, dużo lepiej. Tak? Ale przekminiłeś. Jesteś takim architektem, nie? Ej, dobra. Genialnie to wygląda teraz. Mocno. Dobra, faktycznie widzowie, zrobimy już główkę ptysia na samej górze. I patrzcie, mamy tutaj już nawet przygotowane takie miejsce na jego główkę. Tam będzie ona właśnie robiona, ptycho. To co, zabieramy się... Będzie mój łeb. Do robienia, główeczki. Tam mamy w sumie podgląd, dobra, jak ona wygląda, więc... Ej, to poczekaj, wiesz co? Ja ci dam może te bloki, z tych bloków zrobię, co? Tak, no skóra musi być z dobra, tych bloków, dokładnie. Właśnie, zrobimy z tych bloków. Dobra. I włosy zrobimy, ja myślę też, żeby na przykład zrobić w tym, otóż to potem zrobię samemu. No. Wiesz, takie tajne rzeczy, nie? Ale nie upaliłem. Tajne rzeczy? Ptyś, no, o czym ty mówisz? Ej, a mogę zrobić coś takiego, że na przykład będę miał tutaj takie fake bloki, żeby mógł patrzeć przez tą głowę? A, no, w sensie, jasne, że tak. Mordeczko, dałbyś mi czerwony i czarny budulec, bo tutaj chcę zrobić oczywiście, ci oczywiście, że tak. Masz o, pyk. Dziękuję. I o, dziękuję, no Ptyo ma wszystko w swoim plecaczku. Dobra, to teraz patrzcie, widzowie, jak robimy jego buźkę, coś takiego. Dobra, teraz tutaj będzie tak. Dobra. I oko drugie. I oko, właśnie, drugie oko będzie właśnie tu. I czy to... O. Ale ja mam śmieszną buźkę, nie? Ja tak zaraz patrzę i jestem taki śmieszny. No jest, jest, ty masz taką pozytywną buźkę właśnie. Ej, no, mega pozytywna, fajna. Dobra, i teraz muszę przekmienić, jak tutaj było. Między oczami jest, dobra, jest to. Ogólnie, i tutaj... to mogę ci dać protip. To, jaki? Pójdź na mnie. A, no właśnie, dobra, ty się przecież nie ruszaj. Ja tutaj będę obserwował, co się dzieje. Dobra, czekaj. Dobra, dobra, będę twoim modelem. Policzyć. Raz, dwa, trzy. Dobra, trzy do góry. Dobra, tutaj są, tak mi się wydaje. Raz. Czyli tutaj już jest dobrze. No dobra, to robię do przodu. To rozwalę. Trzeba pamiętać o twojej charakterystycznej grzyweczce, bo ty jesteś taki Alvaro. Ona grzyweczką. Nie, jestem Johnny Bravo, jestem Johnny Bravo, Johnny, nie Alvaro. Johnny Bravo! Idę sprawdzić, jak to wygląda. Grzyweczkę taką 3D chyba zrobimy, nie? Mniej więcej. Dobra, no teraz tak, bez grzyweczki to ty wyglądasz, jakbyś był łysy, gościu. Ej, założę czapkę. Trzeba ci koniecznie tutaj coś dorobić, jakąś właśnie grzyweczkę, więc zróbmy coś takiego.
Dobra. Ej, Toit, ale przecież ja mogę ci dać rusztowanie, nie będzie ci lepiej z rusztowaniami? No w sumie trochę tak, z rusztowaniami. No, te rusztowania to jest super rzecz. No, dobra, to możesz mi podrzucić. Dropuję ci tu. A ja tu jeszcze zrobiłem tego. Dobra, Radzi, rusztowanie, tak. Proszę jestem bardzo, przed twoją twarzą, o dobra. Sprawdźmy jak to właśnie wygląda teraz, z daleka. Uwaga, buźka ptycha. Ej, no wygląda jak buźka ptycha. Spójrzcie, od razu z grzywką. Ty bez grzywki to naprawdę łysy ptyś byłby. Ej, a tak sobie myślę, tutaj może taki taras by pasował, żeby wiesz, zawiedzieć szkła. Można tutaj nawet dać trawę na przykład, czy szkło, czy jakieś drzewko. Ej, czekaj, stań w miejscu. Muszę spojrzeć na twoją główkę. Dobra, czyli tutaj jest jeden, dobra, to... dobra, jest troszeczkę inaczej niż masz ty. W sensie, nie jesteśmy w tego w stanie odwzorować jeden tak, do wiadomo. Jeden dosłownie. Bo wiesz co, bo na skinie masz tą taką wersję czapki, w sensie tą taką 3D, nie? Wiesz co chodzi? No, że z jednej strony jest na żółto, z drugiej strony jest na... właśnie, chodzi o to, że z jednej strony masz tutaj twoją skórę, a z tej strony na skinie masz już żółte. A nie da się tak zrobić, że z dwóch, więc trzeba... Nie, no to zróbmy tak, wiesz, tak żeby podobnie było. Teraz jest, o, teraz jest git. No, no i super, widzowie. Będzie główka ptycha na domku ptycha, żeby każdy wiedział, że to jest domek ptycha. I wtedy na przykład jak Nubek powie, ej, a ja okradłem ten domek, bo nie wiedziałem, że on jest ptycha. To my powiemy... O, właśnie! Nubek, ty dominu! I wtedy powiesz, tak, ej, to jest dobre to! No, widzisz, bo wiesz, Nubek mógłby teraz tak mówić, ej, a to z kogo jest domek? Ja już wiadomo kogo. Mam nadzieję, że Nubek nie będzie mnie okradał, bo on chyba mnie nie lubi. Stary, on cię lubi, tylko on się zawsze przekomarza. To jest właśnie wyznanie lubienia przez Nubkę, jak cię kto się lubi, znaczy czubi, tak? No, no tak jakby, no w przypadku Nubka to jest 100%, tak, to jest 100%. A, dobra. Więc dobra, na ludzie, na ludzie, nie przejmuj się Nubkiem, oto taki Bubek Nubek! Dobra, robimy... Nubek, Nubek. Patrz, już praktycznie to mamy twoją główkę na górze. Ty możesz, o właśnie, tutaj sobie przygotować już ładnie. No, tak myślę. A Toit, a masz pomysł? Widzisz mnie, czy nie widzisz mnie? Widzę. Mnie? Widzisz mnie? O, zobacz, zobacz jak tutaj, jak poprowadzić to szkło. Ja, może tak? Czy jak? No nie mogę sumie... zrobić tutaj, nie? Musiałbym zrobić tak chyba. W sumie, jakbyś tak poprowadził, czekaj, spojrzę, zrobimy i spojrzę z daleka i zobaczymy, dobra, czy będzie git. Myślę, że tak musi być. Dobra, wlecę sobie na tą. O, na... nie trafiłem na tą wyzepkę! Już myślałem, że wlecę na nią. Nie, w ogóle jakąś ze skyblocka przed sobą. No, ale myślę, czy jej nie usunąć, bo ona trochę przeszkadza nam. Dobra, powiem ci, wygląda to git, moim zdaniem. Będzie git, nie? No, bo tak nie mogę zrobić tutaj, bo będzie mi zasłanie z buźkę. No właśnie, ej, właśnie, twoja buźka. Jeszcze trzeba troszeczkę ją chyba zmienić, jedną rzecz. Dobra, zaraz ją ogarniemy, widzowie, bo tu widzę, że na skinie jest troszeczkę inaczej niż my zrobiliśmy. Ale spokojnie, to będzie naprawione. Dobra, coś takiego. Tutaj. Dobra. Tutaj tak i tutaj. No, jeszcze jeden tak. Dobra. I słuchajcie, wydaje mi się, że już główka ptesia jest zrobiona pięknie, ładnie. Domek wygląda z zewnątrz no idealnie, no wymarzony domek, taki nowoczesny, fajny, ale brakuje tutaj jeszcze w niektórych miejscach na przykład jakiś o właśnie. Dodatków, tak. Musimy dlatego zrobić tutaj jakieś szyby. Wiadomo, bo bez szyb to tak troszeczkę pusto, co nie? Więc damy jeszcze z tej strony szyby. Czy tutaj z tej strony jest lepiej? Z tej strony trzeba coś zrobić. Czekaj, co tu jest nie tak? Tutaj coś jest nie tak. Dobra, to trzeba zamienić na żółty betonik. I w ten sposób, widzowie, już będzie git. Po prostu coś mi tu nie pasowało, ale już jest git. To ty tam możesz jakiś teren wyrównać, ładnie zrobić, bo... Tak właśnie myślę, że zrobię, bo tutaj widzę, że są jeszcze jakieś takie brzydkie rzeczy. No właśnie, a my nie chcemy tych brzydkich rzeczy. Domku ptycha, nie chcemy. Dobra, tutaj jest chyba git. Dobra, przesunąłbym o jedno jeszcze. Dobra, przesuniemy o jedno. I w ten sposób będziemy mieć piękne okienka w domku ptycha, które będą pięknie tutaj dawały światło. Spójrzcie, to też trzeba będzie zamienić na prawdopodobnie ciemnodębowe deski, bo one będą tutaj najbardziej moim zdaniem pasować. No i oczywiście, widzowie, my czekamy na wasze info, jak wam się podoba nowy domek ptycha i czy jest w stylu ptycha. I ptycho, będę miał dla ciebie prezent ogólnie. Prezent? Jaki? Do mnie? Bo nie wiem, czy ty wiesz, ale pod tym domkiem znajduje się stary magazyn, ogromny. Ogromny magazyn Paliona, stary. Ej, a myślisz, że mogę go wykorzystać?
No jasne, że tak, chodź, chodź do środka do domku, to ci go pokażę. Czekaj, bo to biegnę, biegnę. To jest mocarne, co tutaj zobaczysz, stary. To czekaj, będzie mocne. Czekaj, a ty jesteś tu, to muszę wejść jakoś... tędy? Oj, ja nie mogę tu wejść! No bo to nie ma wejścia od... A, no i wpadłem! Trzeba ej, zrobić... faktycznie! Widzisz? Ja sobie go przerobię na żółty i będę miał. Czekaj, czekaj, pokażę ci coś mocniejszego, bo ty, ptycho, z racji, że masz ogromny plecaczek, to musisz mieć znacznie większy. Patrz to! Wow! Co? Zobacz! To jest moje? To będzie twoje, no nie wiem, czy Palion będzie chciał zabrać te tutaj diamenty i to wszystko, no, może mogę tak. Oddać, to luzik, to tam. Ale wyobraź sobie, ile tutaj by skrzynek mogło być, co nie? Ej, tak, ej, ale bym tworzył rzeczy nowe, fajne. No, mówię ci, co to mnie, jakoś baguje mi się coś tutaj, dobra, uciekam stąd. No, więc widzowie, Ptyś oficjalnie będzie miał największy magazyn na Wojanowicach. Bo to jest stary magazyn Paliona, on już z tego nie korzysta, no i się marnuje, a ty tylko... Nie śmiej się ze mnie, jak, to był fail. Jak wpadł. Ty tylko przecież bardzo potrzebujesz takiego dużego miejsca, no dużej tak. ilości miejsca. I będę mógł przez to, wiesz, tworzyć jakieś fajne rzeczy, nie? No właśnie, bo Ptycho nam dużo prezentów daje, więc to jak najbardziej mu się należy. Jest, jest, jest. Dobra, zróbmy tutaj teraz drewienko, żeby... Już robię. Żeby było ładnie, właśnie też już od środka, powoli, żeby to zatrzymało. A, no i znowu spadłem, no dobra, pierwsze... No to ja też spadłem dwa razy już, nie? To będą właśnie takie problemy, dopóki się nie zrobi tutaj od środka ładnie, no. Ale spoko, ogarniemy, a zaraz będzie zrobione. Pyk, dobra, jeszcze tutaj i tam została czerwona wełnianka, którą też możemy zniszczyć. Roniszmy! Pyk, pyk. No i pięknie. I pyk. A, tylko tutaj coś mi się jeszcze to nie podoba troszeczkę. Wiesz co? Faktycznie. Od czego to jest? A, i mam pomysł w ogóle. Zrobimy dla ciebie tajne przejście, tylko z której... O, tutaj jest dobre miejsce. Dobra, patrz to. O, no. O, stary. Zobacz to. Będziesz miał takie... Dobra, zrobiłem. No. I teraz patrz, 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 patrz. Mam tu secret door. Tada! Ej, faktycznie! Wow! Trochę cień się zepsuł. Ale czekaj, cień, mam pomysł, jak naprawić ten cień, zobacz. Jak postawimy to wyżej, to tego no. cienia nie powinno być, tak mi się wydaje. Nice! Zobacz! Mogę chodzić! Ale mocarne, tego w ogóle nie widać! Ej, serio! Kozak, fajnie! I tu będziesz miał takie przejście, lol! Ale koks, dobra. Sprawdźmy, z czego tutaj... A, to jest od tego! Dobra, to ja już wiem, co tutaj zrobimy, żeby naprawić to coś. Czekaj, wejdę tutaj tym przejściem. O, a myślisz, że jesteś w stanie coś tutaj naprawić to? Bo chyba... Jasne, że tak, no to zobacz, tam nic nie będzie ej, widać tego na górze. I tutaj można teraz ścianę postawić normalnie jakąś. Dobra, zrobimy to. Zrobimy, pięknie. Widzisz, jak wszystko będzie pasowało do siebie. Ej, nie, czekaj, czekaj, stop, stop, stop. Co? No postawimy ścianę, bo to jest okno. Aaaa. To musiała być taka ściana tylko, taka wiesz, taka o. Taka ściana, no właśnie, nie wygląda to jakoś idealnie, co? No nie wygląda, no jest taki... Można przesunąć wszystkie okna o jedno i w sumie i tak by się wtedy to ale... zgadzało. Dobra, jakoś to poprawiliśmy i teraz w tym miejscu muszą być te sekretne drzwi. Okej, okay, i patrzcie, i teraz można to połączyć jak najbardziej. I teraz mogę, ej, no, i teraz będzie ładnie, no, faktycznie. Dobrze, udało się, okej. Ja bym zrobił to przejście tutaj troszeczkę właśnie takie większe. Może postawię tutaj jeszcze coś takiego. Okej. Okay. Jaki design? No design na maksa, tutaj jakiś schowek. Schowek na miotły, no. I będzie git, ty też sobie to udekorujesz jak chcesz. Możesz tak, od wiadomo, środka wiadomo. Dać, wiadomo, masz też rzeczy z modzików, masę rzeczy takich, nie? Więc, no, racja, więc racja. Fajnie to będzie wyglądało. A, i na górze jeszcze musimy zrobić okienka, bo tutaj brakuje nam okienek. A co to TNT tutaj robi? Możesz jeszcze stare... O, właśnie, tutaj fajnie to wygląda. Możesz no, to pociągnąć... jakieś kwiatki sobie i tak dalej, wszystko będę robił. Tak, jeszcze. Tak. I oczywiście ja idę zrobić to okienka na górze, bo to nie może tak być, że bez okienek, więc cyk, tutaj dobra. Robimy. Dobra, tutaj też zrobimy ładnie. Okej, okay. I teraz na drugiej stronie musimy też to ładnie zakończyć, tak jak jest wszędzie. Okej, okay, coś takiego. A, jeszcze tutaj musimy. Pyk, pyk. To nie, tego nie chcę. Dobra. I szkiełko, gdzie jest szkiełko? Tutaj jest szkiełko. Zadajemy szkiełko. Ej, dobra, to będzie jeden z najbardziej nowoczesnych domków na Wojanowicach. Naprawdę. Okej. Okay. Tutaj dostajemy się, tak? Dobra. Dobra. I możemy ja to już z tyłu zrobię. Ej, ogródek sobie może zrobić z tyłu jakiś też. No jasne, stary. Tutaj będziesz na luzie mógł sobie takie rzeczy kozackie jest robić. Dużo miejsca fajnego. Dobra, to jednak tutaj nie pasuje. A to pasuje, to właśnie też niezbyt. Co to kombinujesz?
Chyba, że tak zrobimy. Rozkminiam coś. Nie wiem, czy to będzie git. Dobra. Tu, o, to jest chyba git. Dobra. No i słuchaj, no tutaj możesz sobie jakąś sypialnię walnąć. Tak, tutaj zrobię sypialnię. Idealnie pasuje nawet wejście łóżeczko. Na górę muszę zrobić jakieś. O, właśnie. I zejście na dół też będzie musiało tutaj być. To zejście... Ej, nie, ten domek jest super, jest cute. No, też mi się na maksa podoba. Dobra, wydaje mi się, że tutaj gdzieś schody można walnąć na dół, tak mi się wydaje. Tak, może będą git, czy nie? Widzowie, jak myślicie? Czy te schody tutaj będą pasować? No chyba muszą. Dobra. Nie, no muszą, nie ma innej opcji, musi być jakiś schodek. Tylko te schody, o, to mógłbyś mi, albo czekaj, zrobię, właśnie, z czego te schody? Nie no, z drewna to muszą być schody, więc ja zrobię... Drewna, drewna, a może z półpłytek? Tyk. To by były za długie, wiesz, bo myślałem na początku z półpłytek, ale tam nie ma aż tyle miejsca i to może być właśnie problem. Bo widzisz, tutaj wtedy byśmy musieli... Okej. No nie, 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 musi być tak. Oho, to nieźle zrobiłem schody. Cyk, dobra, cyk, cyk. Uuu, ja już będę testował schody, czy działają, działają. Oho, no to, a czekaj, tutaj musimy zmienić i w tym miejscu prawdopodobnie dać coś takiego. Jak uda mi się zejść, to znaczy, że działają. No ja liczę na to, że się uda, czekaj, o, no oczywiście źle zrobiłem. Już szedł. A! No i nie udało się zejść, no i super, no. Dobra, zaraz będzie się dało, zobacz, pa, pyk, a, czekaj, no tak, to musi być w ten sposób, dobra, pyk, 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 i tutaj. I działa, nice! Działa, działa i pięknie. To tu można nawet zakryć to tak, i tu można tak zakryć, można. Można, i stary, z tej strony, żeby nikt tutaj nie spadł przez przypadek, damy balustradę. Tak, oj kozak, fajnie. I zobacz, możesz sobie schodzić normalnie, tutaj masz pięterko. Zrobimy ci też tutaj ładniej, żeby to fajnie wyglądało. Więc pyk, coś takiego. Pyk. No już znacznie lepiej. I jeszcze z tej strony byśmy też zrobili jakiś design. Może, czekaj. A tu może właśnie jakieś szyby postawić tako. Pyk, coś takiego. Jakie szyby? Gdzie? A zniszczę, czekaj, zniszczę to? No. Coś z szyb takie zrobimy? Takie... Szyb? O, też fajnie wygląda. Może tak? Może tak już gorzej chyba. Tak gorzej, tak. Tak jak jest pojedynczo, to jest lepiej. Dobra, zostawię tak i najwyżej sobie zmienię to. Tak, najwyżej można jeszcze... Ej, właśnie, drewniany płotek można, stary. Masz ten ciemnodębowy drewniany płotek? Mam. O, dobra, to podrzuć. I stary, z tego będzie najlepiej pasowało tutaj. Ciemnodębowy drewniany płotek. Ile ich potrzebujesz? No, dwa tak naprawdę. Co masz? Dzięki! O! Dwa, mam 64. No i zacnie, zacnie to wygląda. No jest git, okej, fajnie. Dobra, no to co? Tutaj już to wygląda jakoś dobrze. I jeszcze z zewnątrz musimy zrobić przecież basen, o który tak bardzo tutaj chcemy. A, i czekaj, jeszcze tutaj muszą być przecież lampki. Więc zacznijmy tutaj robić jakieś ładne lampy. Ja mam lampy, lampki. Takie o. Mogą być takie, zobacz. Ja też już mam te takie morskie. Aha. Właśnie, no. To możesz wziąć, bo w sumie już je mam. Dobra, dobra, dobra. Okej. Tutaj te kolejne. Dobra, tu będzie też przy okazji te lampy fajnie będą wykorzystane, bo od środka też będą wszystko oświetlać. A o to chodzi właśnie, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, tutaj też postawię, żeby było symetrycznie, mimo że niepotrzebna. O, tam też git. No i co, zabieramy się za budowanie basenu. Basen będzie fajniutki tutaj taki. Zakryty, widzowie, więc jak będzie padał deszcz, w sensie, no bo jak będzie padał deszcz, to i tak, ale będzie podgrzewany ten basen, stary, myślisz? No oczywiście, że będzie. No jak upytaj się, to najwyższa technologia, co? Doprowadzę, to będzie nawet jacuzzi będzie nawet. O, jacuzzi! Oj, to ładnie. Dobra, pa, jak tutaj będzie ładnie, naprawdę. Ej, dobra, ten domek to jest jeden z ładniejszych domków, jakie nam wyszły, widzowie, tak mi się wydaje, no, jest nowoczesny. Jest mega nowoczesny, nie? Jeszcze jak go wykończymy, to już będzie w ogóle mła. Tak, i pasuje, naprawdę pasuje do twojego skina, no bo jest żółty. No, racja. Dobra, wezmę teraz dirta, bo tutaj musimy zrobić pewną bardzo ważną rzecz. Ten basen chcemy, żeby oczywiście, no był ładny, więc zaraz czekajcie, wypełnimy go po prostu, tak jak powinno to być. Tam akurat. No, zaraz zobaczysz czemu, bo to trzeba zrobić ładnie. Tyk. Co, i wlejesz tu wodę, tak? No, no, i czekaj. Tyk, dobra. Czekaj, czy ona mi się zbugowała, czy mi się nie zbugowała? O, chyba mi się zbugowała. O, zbugowała. Co ty robisz? Dobra, dobra. LOL!
lol, jak dobra. To robisz? Widzisz? Ej, to tego nawet ja nie widziałem. Nieskończone źródełko takie duże zrobiłem po prostu. Jelo. Aha. I teraz woda jest w miejscu, bo jakby się dało bez tego dirta, to byłoby cały czas taka, wiesz, pływająca. A myślisz, żeby na przykład zrobić jakieś takie podświetlane na przykład na dole? O, można, no jasne. Dobra, to sobie już tam zrób, stary. A ja tutaj myślę nad połączeniem twojej drogi. Tutaj, no bo przecież to nie może tak wyglądać, że to jakaś dziura, no nie. Dzięki! Lepiej mieć więcej niż mniej, nie? No, w sumie tak, dobra, dziękuję bardzo. I teraz patrzcie, dokończymy tutaj ładnie wejścia. Dircika tutaj też potrzebujemy, żeby naprawić pek. Mam dobra. Tutaj tak, tutaj też. Pociągnijmy tutaj to dalej. Ale będzie domek! Uhuhu, okej. Okay. Z tej strony też, to trzeba wszystko ponaprawiać, bo to jakieś pojedyncze bloki, które są w ogóle tutaj niepotrzebne. A, no i ten basen, który tutaj też w sumie jest niepotrzebny. Póki co jeszcze go zostawimy, ale... Tak, zostawimy go. On będzie zniszczony na pewno, tutaj jakieś rzeczy też. Tutaj buda dla piesków paliona stara, nieźle. Gdzie? A tu? No ta diamentowa taka śmieszna. Lol. Fajno. Te drogi wszystkie zniszczę, bo one też są takie już niepotrzebne i tutaj szpecą, więc nie chcemy ich. I takie pojedyncze właśnie tutaj jakieś wybryki. Więc elo, to naprawimy też. I uwaga, i piękny dircik nam się zrobił, więc jest naprawdę ładnie. Nice. Jeszcze to zarośnie i będzie super. No właśnie, i jeszcze tutaj też zrobimy, tak, te wszystkie ścieżki. Słuchajcie, niesamowite, że na początku odcinka w tym miejscu tak naprawdę były mini wojanowice, na które nikt nie chodził, nie były potrzebne, a teraz nagle coś tak pięknego. No to jest... To jest fajne, to jest bardzo fajne. Super, no. Ja dziękuję ci bardzo, Toid, że mi zbudowałeś taki domek. No luź. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny. Luź, ja dam ci na drodze, dam ci jakiś prezent fajny. O, no to miło, miło będzie, miło. Dobra, to jeszcze rozwalmy. Pyk, i tutaj robimy połączenie z naszą trasą. Trasa do domku ptycha, proszę bardzo. Jest stołnik. Jest stołnik, właśnie tutaj kładziemy pięknie i słuchaj. Ale ładnie to wygląda, naprawdę. Jeszcze bym tutaj dał, tak. Wow. Okay. Ej, tak się jaram, tak mi się to podoba. No, mi też to się podoba na maksa. Okej, okay, cyk. Dobra, ty, naprawdę fajnie. No. Tylko to jeszcze zniszczę, bo to jeden poziom za dużo. Okej? Okay? Tak, tak, tak. I z tej strony. Nice. Ej, jaki dom, jaka chałupa. Jeszcze z tej strony to zniszczymy tylko. Czekajcie, pyk. I tutaj damy stołnika, żeby nasza ścieżka była zrobiona do końca. Tyk, właśnie, właśnie, okej. Okay. Dobra! Mamy pięknie, no! Świetnie to pasuje, widzowie. Dajcie znaka, czy domek ptysia wam się podoba. I czy faktycznie dobrze zrobiliśmy, że zastąpiliśmy te mini wojanowice, z których nikt nie korzystał, na coś, co w końcu będzie przydatne, bo będzie blisko właśnie domek ptysia. Ej, jak kozacko! Dobra, piszcie komentarze i słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, a my lecimy wykańczać go. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla siebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma, kliknij, kliknij, kliknij.